Za co podziwia Pani autorkę tych prac? Podziwiam ją przede wszystkim za to, że już będąc lekarzem, mając ustabilizowaną swoją sytuację już materialną, życiową, że znalazła czas na takie piękne hobby. Bardzo się cieszę, że mogę Państwa gościć tutaj w kawiarni jako jej właściciel. Dzisiaj spotyka nas taka bardzo wyjątkowa chwila spotkania z obrazami i z twórczością pani Izabeli Fołta. Z czego niezmiernie się cieszę, bo i faktycznie chyba ta radość jest nas wszystkich, bo zgromadziła nas tutaj wielka liczba ludzi, osób zainteresowana taką, a nie inną twórczością. To jest bardzo fajna sprawa, fajna rzecz. Cieszę się niezmiernie, że Państwo znaleźli także swój czas i poświęcili ją nie dla Kafe Anioł, tylko dla naszej pani Izy, która tutaj pokazuje, że można realizować swoje marzenia w innym wymiarze, w innym wieku, w innym wymiarze malarstwa, w innym wymiarze człowieczeństwa. Rozmawiamy z autorką wystawy, która nosi nazwę Dusza Rozradowana, prawda? Dlaczego taka nazwa? Ta nazwa oddaje trochę powód, dla którego ja zajęłam się malowaniem. Malowaniem głównie natury, przyrody. Pozwolił mi zrozumieć ten przymus poniekąd mojego malowania. Jeden z zaprzyjaźnionych księży, ksiądz Roman Fron, na ostatniej mojej wystawie w Jaćmierzu, takiej wiosce pod Sanokiem, to jest wioska mojego dzieciństwa, w której stykałam się jako dziecko z ziołami, z kwiatami, z naturą, tak jak dzieci wiejskie to czynią. I w tej wiosce wróciłam do niej po bardzo długim czasie, miałam bardzo przyjemny wernisaż, wystawę. I ludzie przyjęli mnie ogromnie ciepło, natomiast ksiądz Roman Froń urósł, jego postać dla mnie w zasadzie w tej chwili jest troszkę jakby wyrocznią. On pomógł mi zrozumieć samą siebie. Otóż w moim pamiętniku napisał mi, że ja w moich dziełach odkryłam swoją duszę rozradowaną Bożym stworzeniem. Niech Bóg będzie uwielbiony w tym pięknie, które przyciąga i oczarowuje oczy, pobudza umysł i napawa radością. I ja myślę, że to moje malarstwo to jest taka troszkę jakby modlitwa. Ja rozkoszuję się, ja się zachwycam i ja dostrzegam w tym pięknie, które jest niestworzone ludzką ręką. Jest to coś niepojętego do końca i coś, co człowiek jedynie usiłuje podpatrzeć, naśladować. Ja podglądam troszkę to piękno i staram się na swoich płótnach je umieścić. Czy chciałaby Pani malować, właściwie pisać, bo ikony się pisze, pisać ikony? Chciałaby Pani pisać ikony? Więc w tej chwili jeszcze nie jestem na tym etapie, aczkolwiek chodzi mi to po głowie. Chodzi mi to po głowie dlatego, że chcę się bardzo mocno wgryźć w malarstwo średniowieczne, a to już jest blisko, prawda, blisko do ikon. To malarstwo średniowieczne frapuje mnie w tej chwili głównie z powodu tego, że chciałabym przedstawić świętą Hildegardę, wspaniałą mniszkę żyjącą w średniowieczu. Chciałabym ją przedstawić w formie właśnie malarskiej. Na dzisiejszej wystawie jest pierwszy obraz, który poświęcam właśnie świętej Hildegardzie. On jest w stylu bardzo współczesnym, takim naturalistycznym. Natomiast nie ukrywam, że ponieważ żyła w średniowieczu, w związku z tym to malarstwo jej współczesne wyglądało troszkę inaczej. Ono było pełne symboli, więc chciałabym się wgryźć także i w ten styl. Jest to wszystko przede mną. Myślę, że może to być bardzo ciekawa pasja. Natomiast ikona jeszcze jest przede mną. Jeszcze to jest też trudny kanon i nie wiem, czy będę w stanie, ale z pewnością się tym zamierzam zainteresować.
A skąd ta inspiracja do namalowania obrazu właśnie świętej Hildegardy? Ona jest mi bliska jako kobieta. Bliska raz, że no, zajmowała się, jakbyśmy powiedzieli, współczesną, średniowieczną medycyną poprzez swoje wizje, jak leczyć, jak żyć, jak się odżywiać, jak się zachowywać, jak śpiewać, bo ona tworzyła także muzykę, którą uważała za element leczący, a także element wielbiący Boga, bo wszystko to przenikało, jej wiara, jej sztuka, służenie ludziom, to wszystko było, wzajemnie się przenikało. I ona jest mi bliska z powodów, raz, że była to bardzo intelektualnie wspaniała istota, drugi raz, że wyprzedzała zdecydowanie swoją epokę, swoją wiedzą. A poza tym w tej chwili jest odkrywana przez świat poniekąd na nowo. To jej odkrycie zaczęło się już w wieku ubiegłym, kiedy przeanalizowano jedno z jej dzieł znalezione w Szwecji. To dzieło przetłumaczono. Zawierało ono cały szereg zasad, jak człowiek powinien żyć, żeby na przykład zachować zdrowie, jak dbać o ciało, o które należy dbać, bo ono jest dziełem boskim, prawda, chociażby dlatego. A więc nie należy to ciało umartwiać, nie należy go niszczyć. Wszystko to jest aktualne, niszczymy to nasze ciało, że wspomnę, prawda, nikotynę, nadmierną kawę, alkohol, że wspomnę o stresie, prawda, jest wiele czynników, którymi to ciało ciągle niszczymy, czyli jej wiedza jest ciągle aktualna. My dzisiaj mamy takie pojęcie jak muzykoterapia. Ona tego pojęcia nie znała, ale ona wiedziała, że muzyka leczy. Leczy duszę, leczy ciało. Jeszcze jeżeli można dodać właśnie, bo pani jest lekarzem, właściwie chirurgiem. Tak, w specjalności chirurga, tak? Po pierwsze, ja muszę powiedzieć, że podziwiam, tak, za tą odwagę, która jest pomiędzy, bo malarstwo i leczenie ludzi, jakby są to inne pogranicza, tak? Jednak jak pani to pogodziła? Więc ja myślę, że troszkę to się właśnie odwrotnie, że to się wszystko świetnie zgadza i to bardzo z sobą, to pasuje jedno z drugim. Medycyna jest sztuką, chirurgia jest też sztuką. W związku z tym wielu lekarzy jest, sztuką się zajmuje, bądź cokolwiek by to nie było. Malują, mamy wystawę, ja na przykład kilka razy wysyłałam swoje prace do Ogólnopolski, do Łodzi, do Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, gdzie co roku urządza się właśnie wystawę dzieł lekarzy malujących. Ale koledzy lekarze zajmują się sztuką różnego rodzaju, więc tutaj wydawałoby się, że to są dwa oddzielne światy, ale myślę, że tak dokładnie nie jest. Poza tym, wie pan, jeszcze jest coś takiego, że nasz zawód jest ogromnie stresujący i gdzieś te stresy trzeba by troszkę gdzieś wyciszyć, gdzieś to zniwelować. Malarstwo dla mnie jest trochę także ucieczką od tych stresów, od stresowaniem, jest to taki sposób. Trochę jest to też pokazanie tego, co mi w duszy gra, bo to jednak to grało od zawsze, tyle że całe dorosłe życie zawodowe było głównie skoncentrowane, no wiadomo. No właśnie, od kiedy pani zaczęła malować? Pani to hobby się obudziło? To znaczy, wie pan, jako dziecko to była rzecz, która mnie szalenie interesowała. Jedne dzieci się bawiły, kopały piłki i cokolwiek innego robiły. Ja natomiast brałam ołówek i papier, bo nie było żadnych farb, rzecz jasna. I chodziłam po jaćmierzu, drapałam się na przykościelny mur starego, zabytkowego kościółka drewnianego. I na tym murze, dzisiaj bym tego już nie potrafiła się wdrapać na ten mur, patrzyłam
ostatnio ze zdumieniem, jako dziecko potrafiłam. I ja na tym murze rysowałam, malowałam, nie malowałam, rysowałam, bo to były głównie rysunki. One przetrwały do dzisiaj? Niestety nie. Rodzice jakoś nie zadbali o to, nie przywiązywali wagi, zresztą komu by przyszło do głowy, żeby dziecko w tym kierunku ewentualnie uczyć. Dziecko musiało mieć jakiś konkretny fach, prawda? Natomiast chcę powiedzieć, że miałam w szkole podstawowej wspaniałego nauczyciela rysunków. I ja jego lekcje pamiętam niemalże z detalami. On nas uczył zasad perspektywy. Ja to chłonęłam bardzo mocno i on zaszczepił we mnie, dał mi te podstawy. I potem było długo nic. Mój kontakt ze sztuką polegał głównie na zbieraniu albumów, analizowaniu, podglądaniu. Mam w domu w tej chwili regały uginające się od albumów. I wie pan, i w jakimś momencie, kiedy już trochę ta moja praca zawodowa przestała być taką rzeczą najważniejszą dla mnie, sięgnęłam po pióro, po pędzel, a ponieważ szło mi to bardzo nieporadnie i wstydziłam się sama siebie, to poprosiłam koleżankę, która jest malarką, i ona udzielała mi trochę lekcji. I potem była jedna z wystaw w Towarzystwie Miłośników w Gdyni. Ktoś mi gdzieś powiedział, że można na studia się spróbować. Wzięłam z wystawy 12 obrazów, pojechałam na egzamin. Dostałam maksymalną ilość punktów, pierwsze miejsce na liście, że powiem nieskromnie, i dostałam się. I w tej chwili jestem, rozwijam się w sensie warsztatowym, prawda? Bo co by nie mówić, można być Nikiforem i można malować w sposób taki bardzo nieuszlachetniony, i to też może być dobrze malarstwo, ale miałam, lubiłam się zawsze uczyć i stąd może te moje studia, na których się fantastycznie bawię. Nie robię tego przecież dla chleba, prawda, bo mam ten komfort, że traktuję to jako tylko i wyłącznie wielką pasję, przyjemność. Mam świadomość, że czynię pewne kroki w doskonaleniu warsztatu. I realizuję się, mimo, że tak powiem, wieku całkiem nie studenckiego. W takim razie ja gratuluję wystawę, życzę kolejnej wystawy i również życzę rozwijania tej pasji. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta pasja mnie nie opuści nigdy. Dziękuję bardzo.